Witam Was ponownie, złodzieje z wiejskiej. Zwracam się najserdeczniej, jak potrafię, do towarzysza Millera, do towarzysza Czeszejki Sochackiego, do towarzyszy Piskorskich i wielu innych bandytów, którzy w białych rękawiczkach jako posłowie Rzeczypospolitej Polskiej demontujecie to państwo i okradacie ludzi, a tych, których nie da się Wam okraść, wsadzacie do więzienia. Tutaj bez niego nie byłoby Zjednoczonej Prawicy, nie byłoby Prawa i Sprawiedliwości. Ci wszyscy, którzy przeciwstawiali się w Polsce establishmentowi, nie mieliby żadnych szans. O mało co system nas nie zabił. Mało brakowało, a bylibyśmy zmiażdżeni. Minimalnie. Natomiast... dzisiaj zapamiętajcie tę datę. 25 października. Nie 44, a jego liczba 44. To ciekawe. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z początkiem, z narodzinami nowego ruchu społecznego, który wkrótce zmieni konstytucję, który wkrótce przywróci państwo obywatelom. To jest dopiero początek drogi, prawdziwy początek drogi. Natychmiast zaczniemy tworzyć struktury, organizować obywateli i gwarantuję Wam, że najpóźniej w ciągu 2 lat ten system pęknie. My z naszą energią, bez pieniędzy, bez struktur, jedynie idąc za głosem sumienia, pod godność, zrobiliśmy rzecz niesamowitą. Powiem, że nikogo żeśmy nie przekonali. Po prostu młodzi ludzie wchodzą w wiek wyborczy, a wśród młodzieży mamy około 40% poparcia. No i sąd właśnie nam wzrasta. Nie dlatego, że go przekonujemy, jeszcze raz mówię, tylko dlatego, że jak mówił Feynman, wykładacz fizyki,
Nowe idee zmierzają nie dlatego, że są słuszne, tylko dlatego, że zwolennicy starych wymierają. Kukiz 15, Kukiz 44 mandaty według tego badania. Dzień dobry panie Pawle, a właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdzie pan do pracy, to pan powiedział do swoich zwolenników? Do pracy w opozycji czy w koalicji? Do pracy, my mamy jednego koalicjanta. Koalicjantem jest Rzeczpospolita Polska. No i wtedy będziemy rozpatrywać dalsze działania. Ale zwycięstwa jest jasne. Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od tego, co będą... Zwycięzcą jest mimo wszystko idea przywrócenia państwa obywatelom. Jeszcze niedawno nikt nie mówił o konieczności zmiany konstytucji na proobywatelską. I tak jak powiedziałem, mimo wszechobecnego hejtu, mimo potężnych pieniędzy, które system zainwestował w promocję partiokracji, udało nam się zrobić potężny wyłom. Wie pan, ja troszkę głośno myślę w tej chwili, a zakładając, ja chyba chciałbym, żeby PiS mógł samodzielnie sprawować władzę. Dlaczego? Dlatego, że wtedy szybciej skończy się ta partiokracja. Zebraliśmy się tutaj, żeby pożegnać wielkiego męża stanu, wybitnego przywódcy lewicy polskiej i europejskiej, człowieka wielkiego serca, a jeszcze większego umysłu, mojego serdecznego przyjaciela, nieodżałowanego Leszka Millera. To polskie, kurwa, głupie społeczeństwo, to kurwa banda imbecyli, która głosowała na tych kurwów karakanów z PiS-u. To jest jakieś kurwa nieporozumienie. Jeśli tyle dla was znaczy, ludzie, takie zaangażowanie społeczne jak moje, gdzie postawiłem moją rodzinę, moje życie prywatne, biznes, wszystko inne i dla was tylko znaczyło to pierdolenie 70 czy 80 tysięcy głosów, to was powinno się jebać, kurwa. Tak się powinno was jebać, jak tylko was może jebać PiS. Platforma was tak nie wyruchała, jak wyrucha was PiS, kurwa. Aż wasz kukle, kurwa, będą swędziały. Z bólu. To jest dramat, kurwa. To jest dramat, że w tym antyludzkim państwie, w tym państwie, w którym media, kurwa, nie były w stanie powiedzieć, że Zbigniewa Stonogę zbezczeszczono, że ten człowiek ma 118 wyroków uniewinnionych, że te sądowe kurwy, powtarzam, sądowe kurwy tego człowieka oskarżały bezpodstawnie i po latach uniewinniały, że to nie jest czymś wartym tego, by tego trzeba prowadzić do parlamentu. Będzie was PiS ruchał w dupę. Będzie was PiS kurwa dymał tak, jak was Platforma nie dyma. Ta kurwa, ten mały karakan, jebany Kaczyński śmierć, zniszczy was. Sumlińskie, Kanie, Rachonie, Telewizje Republiki będą wam kurwa odbierały smak życia. Wy kurwa idioci, narodowi polscy idioci. Ja mam to w pizdzie, kurwa. Bo mnie wstać na wszystko. Będę żył kurwa tak. Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony z Polski i będę się z was kurwa polskie frajery śmiał, że się takie głupie są. Tacy kurwa debile, którzy to kurestwo pisowskie wybrali. Nie na Korwina, nie na Stonogę, tylko na jakieś kurwy Petru Żydów w dupę jebany, kurwa. Na Kukizów popierdoleńców głosowali. To właśnie jest ta kurwa Polska. Przez taką kurwę Polskę. Przez was, kurwa, chuje. Nic się w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warci. I trzeba was jebać, ruchać i na was zarabiać. Bo jesteście bandą narodowych kurwów nieudaczników. Rozumiecie to? Powiedzieć wam w ryj wreszcie, wy głupie chuje, że jesteście prymitywami, że kurwa wasze pierdolone karty kredytowe to jest wasz majestat, wasza godność. Robota kurwa w korporacji i karta z debetem, to wy kurwa Polacy, chuj z wami. Nie warto było kurwa.
miała być legalizacja trawki, a mamy delegalizację drożdżówki. To teoretyczne państwo nie potrafi sobie poradzić z bandytami, z imigrantami. Gdzieś już kolej sobie poradziło, ale też nie bardzo, bo się wycofuje. Otóż my obiecujemy, jeżeli nie będziemy mieli wpływ na rząd, a będziemy mieli, to my nie dopuścimy do tego, żeby się to państwo zajmowało takimi duperelami, a za to zagonimy rząd do prac nad powrotem. Dobry wieczór, kochani. Chciałem was jeszcze raz przeprosić za te wczorajsze słowa. To, co się stało, nie powinno nigdy mieć miejsca i nie ma to co do tego dwóch zdań. Natomiast wielka szkoda, że takie są wyniki wyborów, dlatego że Polska skazana jest na niebyt. Na poniewierne człowiekiem, mimo o tym się przekonacie, bardzo niedobrej przyszłości, co PiS zafunduje wszystkim w Polsce. To tyle, no jest mi przykro, czy to mnie życie, czy nie jest mi przykro, ale no, jeden kieliszek za daleko, dwa słowa za daleko i tyle. Jestem człowiekiem, nie jestem nieomylny, nie jestem święty, nie jestem bezbłędny, popełniam błędy, jak każdy z nas. I to był taki błąd.